Sześć Boże, witajcie w tej kromce słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza zajął miejsce ze stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc. Zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby co za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są ci jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbieździadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Dzisiaj ta Ewangelia pokazuje nam, w jaki sposób była odbierana nauka pana Jezusa. Będąc gościem faryzeusza Szymona, głosi Ewangelię, mówi prawdę, to co polecił mu jego ojciec. Mówi coś najważniejszego. Jak odbierają ci faryzeusze? Faryzeusze słuchają tego jako pewnego rodzaju informacji. I jak czegoś, nad czym można powątpiewać, poddawać dyskusji, podważyć. To jest pierwszy sposób. I nagle pojawia się ta kobieta, która w tych słowach słyszy dobrą nowinę o wyzwoleniu. I to jest drugi sposób. Co możemy zrobić, żeby słuchać Ewangelii jako dobrej nowiny? Zobaczyć, że te słowa wypowiada Jezus, nasz zbawiciel. Że w tych słowach kryje się nie tylko informacja, ale obietnica samego Boga. Niech takie spojrzenie na Słowo Boże wyrwie nas z naszego znieczulenia, z naszego uśpienia, abyśmy mogli sami odnaleźć nowe życie w Jezusie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.